realizujemy teraz program. Kwestia, że nie tak mam, żebyśmy masz im tak nie mógł. Albo na nasze? Państwo głosują przeciwko, a nie widzą Państwo, przeciwko czemu głosują tak naprawdę. Proszę przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę, to jest po prostu żenujące, że Państwo nawet prezentują. Żenujące. Nie, nie, proszę Państwa, naprawdę mnóstwo osób tam parkuje. Nie, 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 jest nasza, nasze miejsce parkingowe. Nie, 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 dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, w takim razie konsekwencją takiego unijnego głosowania akurat w tego typu sprawach nie powinno być powrócenie do uchwały w sprawie osiedla Żywieckiego i również korekta i odrzucenie środków finansowych, które zostały tam przyznane w podobny sposób czy w podobnej sprawie, no bo albo musimy być konsekwentni i postępować w ramach jakiegoś harmonogramu, albo sobie po prostu wybieramy lokalizacje, które w jakiś sposób widzi mi się, są raz przyznawane środki finansowe, a raz nie. No, jest to. Proszę Państwa, może zostawmy sobie sprawę na później. Ja proszę o głos. Nie, po prostu uważam, że no, wydajemy sobie takie nie do końca pozytywne świadectwo. Proszę bardzo, przepraszam. Ale dostałem głos. Dostałem głos i proszę mnie przerywać. Prosiłem o głos, dostałem przewodniczącego. Ale pan przewodniczący jest nie do pouczania rady. Ja mam prawo wypowiedzieć swoją opinię. Poprosił o głos. Ale trzeba było może przed głosowaniem, aż po głosowaniu to nie bez komentarza. Nie. No dlaczego nie? Dlatego, że na dobrą sprawę zwracaliśmy wcześniej uwagę jako zarząd, że jest nierówność traktowania podmiotu. Bo jeżeli wobec tego wchodzi zadanie, tak zresztą delikatnie powiedziałem, z tego samego asortymentu jest zgoda Państwa, ośrodka Państwa na to, że była realizowana, że tak powiem, utrzymanie terenu osiedla Żywieckiego, to z tego samego asortymentu terenu, który, że tak powiem, został przekazany na tych samych warunkach terenu przy ulicy Zakopiańskiej, okazuje się, że bliżej nie wiadomo z jakich powodów, bo to powodów właśnie racjonalnych nie ma. Jest to na zasadzie nie, bo nie. I dlatego po prostu, ja to po prostu stwierdzam, że jest mi po prostu przykro, że praktycznie na dobrą sprawę tego typu rozumowanie zwycięża. Nie, bo nie. Natomiast nie ma tego elementu tego racjonalizmu i jakiegoś takiego wyjścia. Tym bardziej, że ja rozumiem, że konsekwentnie Państwo też weźmiecie, usuniecie ten punkt w 2014 roku. Bo jest ten punkt w 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałabym w takim razie zapytać, jeżeli to nie jest tajemnica, ale skoro głosowanie jest jawne, to zapewne nie. Jakie są argumenty Państwa nie akceptujących projektu uchwały zarządu w kwestii realizacji tego zadania? Jakie są argumenty, które jesteście w stanie Państwo tutaj przedstawić, aby przekonać pozostałych radnych, że Wasza decyzja jest słuszna, właściwa? No ja się chciałam zapytać, czy my będziemy kolejno wszystkie podwórka robić w dzielnicy 9? Po prostu tylko tyle. Czy kolejno wszystkie podwórka będziemy robić? Ale o których podwórkach pani radna? O wszystkich. Nie, o mojego nie. Nie. No nie, nie w prywatnych, to naturalnie to ma, ale też tu jest tutaj jest. To znaczy, ja dobrze, że... Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Pytanie mu zawartym jest trochę błąd. Czy wszystkie? No, oczywiście prawdopodobnie odpowiedź jest negatywna, bo po pierwsze pytanie się zadane. Powinniśmy sobie zadać pytanie w ten sposób. Czy wszystkie ewentualnie podwórka należące do gminy, z których użytkują również inni użytkownicy niż tylko mieszkańcy danych budynków czy danych nieruchomości? Na tak zadane pytanie, które jest jednak inne niż koleżanka radna zadała, według mnie powinniśmy iść właśnie w tym kierunku, żeby sobie odpowiedzieć tak, będą remontowane z czasem, bo należą do gminy, korzystają z tego osoby
obce dla mieszkańców i argumentacja w ten sposób powinna iść w tym kierunku, że skoro korzystają osoby obce, powinniśmy iść w kierunku remontu czy utrzymania takich miejsc w należytym stanie, bo to należy do obowiązku. Zarządcy dróg, obiektów, czy parkingów, czy innych tego typu miejsc. Nie widzę akurat argumentacji na nie, argumentacji, żeby nie wykonywać takich. Przepraszam, ja w kwestii formalnej. No dyskusja przed podjęciem uchwały już chyba była. No teraz ja nie widzę tutaj uzasadnienia, bo się regulaminu nie ma takiego czegoś, jak omówienie uchwały nieprzyjętej. Ja... Dyskusja nie, może dotyczyć każdego elementu. To jest każdy element i nie uważam tego za wykroczenie. Chyba, że koordynator boli się krytyki akurat. Po to jesteśmy, żebyśmy rozmawiali ze sobą. Innej decyzji kolegi radnych. Dobrze. Czy w sprawie zamykam dyskusję. Proszę o przedstawienie projektu uchwały według punktu 3.1.